Witam Was serdecznie. Z tej strony jak zwykle Kinezyna. I to jest kolejny odcinek Legacy of Kain Defiance. Jesteśmy już Razielem. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym Kain był, czyli przy Pilarach, ale 500 lat później. Dostaliśmy się tutaj, tutaj po tej rzeczce, ponieważ Raziel może chodzić po wodzie w porównaniu do Kaina. Jak wiecie, tutaj znaleźliśmy ten fragment, który był nam potrzebny do zobaczenia tej wieży. Tego zamku, przepraszam. Teraz zejdę już na dół, ale tam mnie czeka walka. I mam nadzieję, że sobie poradzę. Tam nie mogę się dostać, a wali we mnie kulami ognia. Dobra, wiem, że się powinnam jakoś w jakiś sposób odzywać, ale nie bardzo wiem, co mam mówić. Dostaję wiecznie kulami ognia. Tu niestety nawet w powietrzu nie jest bezpiecznie. O, dobra. Już wiem, kogo się trzeba pozbyć najpierw. Jej. Ponieważ ona wysyła we mnie kulę ognia. Dobrze jest też atakować je po kilka. Nie zdążyłam. Chciałam ją pochłonąć, ale jak zwykle zgubiłam guziki. Nie lubię mieć takiej ograniczonej powierzchni, ale pewnie znając życie, gdyby nie ta cała bariera wkoło, to wpadłabym do wody. O tyle dobrze, żebym się nie zabiła. No. Już? Wow, co to niby jest? Wow. Au. Duży jesteś. Strasznie wyrosłeś. Myślała cię mamusia dobrze karmić. Już? Nie no, poszło mi nieźle. Poszło mi nawet o wiele lepiej niż się spodziewałam. Nie, bo sobie tak wcześniej robiłam taką próbę, bo mówię, nie pamiętam już klawiszy. No i mnie rozwalili. Ew. Gdzie wy jesteście? These smoldering sconces seemed as though they would ignite. No dobra, dobra. Ty się powinieneś zająć czymś całkowicie innym. O nie, nie, nie. Tą trzeba ogniową pierwszą. Warto się zawsze najpierw pozbyć tych całych magów i tego wszystkiego, bo oni są w stanie atakować z dystansu, co się może dla nas skończyć źle. Się nawet nie orientuję, że oni się dowiedzieli, czy to coś mi jest potrzebne. Mam zobaczyć, co jest na górze, ponieważ może tam muszę jakoś się wydostać. Raziel przecież nie ma mocy ognia. Aj. Ciągle nie wychodzi mi to tak, jakbym chciała. I nie możemy. Już prawie. Nie możemy podpalić tych całych pochodni. Więc jakoś tak myślę, jakby to. Dobra, udało się. I to za trzecią próbą.
Aj. Też strzelacie? Przy tych łowcach czy strażnikach człowiek się przynajmniej bezpiecznie czuje w powietrzu. W tych w przypadku, no właśnie tych, to nawet bycie w powietrzu. Coś do mnie strzela ogniem, ale nie mam pojęcia skąd. O, właśnie. O, właśnie. To chyba z dołu. Mam nadzieję, że mnie nie dorwie. No dobrze, że miałam akurat tego Rivera ustawionego. Wow, dobra. To wygląda jak jakaś zagadka. Mam nadzieję, że nie jest skomplikowana. Tam gdzieś widziałam. O, właśnie to. Uruchomiło ogień. I co mi po tym ogniu? Dobra, może spróbuję najpierw wejść na górę. Stąd się rozejrzę, czy jest coś... Można to na przykład, nie wiem, zepchnąć? Nie mam pojęcia. Ale chyba nie. Dobra, czy mogę iść w tamtą stronę, bo... Zawsze chwilę potrzebuję, żeby to wszystko... ogarnąć. Żeby zobaczyć, co mamy do dyspozycji w ogóle. A mamy niewiele. Tam ogień, a tu coś, co nie wiem, do czego służy. Bo ani się tego zepchnąć nie da, ani przesunąć. Więc zejdę sobie na dół. Dobra. Czy da się jakoś przesunąć? Przesunąć to albo... się da przesunąć, ale tu jest barierka, więc... musiałabym jakoś... Jeszcze raz. Co się dzieje, jak zrobię to? Nie, dobra, wskakiwanie w ogień nic nie daje. Prawda, nie wiem, z której strony to mam w ogóle ugryźć.
się zaczęłam zastanawiać, czy ja w ogóle już miałam właśnie tutaj iść teraz. Tylko w żaden sposób nie mogę przesunąć. Zmiana Rivera też zapewne niewiele pomoże, ale... Mam wrażenie, jakbym wiedziała, co mniej więcej trzeba zrobić, ale czegoś mi brakuje. Tak dla pewności pójdę jeszcze raz do góry. A jeśli nie, to na chwilę zatrzymam, żeby znowuż nie latać wam godzinę w koło bez sensu. Jak coś wymyślę, to po prostu... No właśnie tak. Myślałam, czy nie da się tego przesunąć. Teraz nie wiem, co dokładnie mi się zrobiło. Muszę przesunąć koło tak, żeby móc sobie tą platformę wepchnąć do środka. A potem zapewne będę musiała podpalić ten piedestał, co tam jest. Więc jeszcze raz. Okej, dobra. Kurczę, także się ty. On z drugiej strony nie za bardzo chce się do tego przyczepić. Jak tak walnę, to pewnie nic nie da. Nie. Muszę go przesunąć. Tu. Swoją drogą, Raziel ma niezłą krzepę, bo... bardzo... bezproblemowo przesuwa. Rynek to nie ma tak wyglądać. Wydawało mi się, że trzeba to podpalić, ale jeszcze nie wiem, czy nie musi być tam po prostu ta bramka też opuszczona. Ja tylko sprawdzę, jeżeli nie, to będę kombinować dalej. Tak, właśnie. A teraz powinno być okej. Mam nadzieję, że to jednak nie jest na czas na przykład. Bo myślę, że jakby było na czas, to mi się nie otworzyło, nie? Problem jest w tym, że on tak nie do końca mi chce łapać te skrzynie czasem i właśnie nie mogę tego w żaden sposób, na przykład, o. Nie wiem, czy nie jest tak, że nie mogę tego przesunąć, dlatego że mi ta skrzynia stoi na bramce. Tylko że nie mogę jej złapać znowuż. O. Mówię, ma naprawdę czasem problemy mój Raziel, żeby ją złapać, mimo że robię dobry przycisk.
A, czyli ruszamy przez kolejny portal.